To będzie krótko o myciu rąk, ale nie takim dla higieny, tylko dla rytuału. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. To jest bardzo fajny fragment z świętego Łukasza. Jezus jest w gościnie u faryzeusza i kiedy przystępują do posiłku, do obiadu konkretnie, faryzeusz dziwi się, że Jezus nie myje sobie rąk przed posiłkiem. Prawdopodobnie nie chodzi o to, że Jezus ma jakieś brudne te ręce, tylko jest taki zwyczaj, że przed posiłkiem się obmywa dłonie. Zresztą nie tylko. Gdybyśmy dzisiaj pojechali na przykład do Jerozolimy, poszlibyśmy pod Hakotel, czyli pod ścianę zachodnią, ścianę płaczu, tę pozostałość świątyni jerozolimskiej, to zobaczylibyśmy, że jest taka specjalna sadzawka, fontanna, są kubki z dwoma uszami, którymi pobożni Żydzi przychodzący tam na modlitwę też obmywają sobie rękę, dłonie. No, są różne szkoły. Jedne mówią, że najpierw się kubek ujmuje lewą dłonią, opłukuje przy jego pomocy prawą dłoń, potem odwrotnie, potem jeszcze raz tak samo. No więc tutaj różne szkoły były, nawet w czasach Jezusa, także odnoszące się do tych kubków, naczyń. Niektóre szkoły mówiły, że to z zewnątrz, że w środku już nie jest ważne, inne, że środek trzeba obmyć. O co właściwie chodziło? O obmycie rytualne. To nie chodziło o obmycie higieniczne, bo to swoją drogą. Wiadomo, że nikt nie będzie jadł z brudnej miski, ani pił z brudnego kubka, ani brał jedzenia brudnymi łapami. Tym bardziej, że w czasach Jezusa właściwie nie istnieją sztućce, nie ma łyżki. Nawet jeżeli, pamiętacie, w czasie ostatniej wieczerzy Jezus umoczył kawałek chleba pewnie w sosie i podał Judaszowi, zanim ten poszedł i ostatecznie umówił się, że zdradzi, wyda Jezusa tam w Ogrodzie Oliwnym tym pocałunkiem, więc chlebem jedzono, jakieś płynniejsze, bardziej płynne pokarmy. Ten chleb potem taki, nawet chlebem sobie czyszczono dłonie po posiłku właśnie z tłuszczu, czy tam z resztek tych potraw. Co to jest obmycie rytualne? Mało kto to wie dzisiaj, dlatego że tutaj trochę trzeba się wgłębić w taką, powiedziałbym, teologię żydowską. Może gdzieś tam z okolic nie tylko Tory, Pięcioksiągu Mojżesza, ale także komentarzy tych talmudycznych, które właściwie wyjaśniają, na czym ta nieczystość polega, no bo o co chodzi. Właściwie pobożny Żyd, hasyd, rano jak wstanie, to ma taki osobisty swój kubek, którym na dzień dobry obmywa sobie dłonie, dokonuje rytualnego obmycia. Dlaczego? Co to właściwie znaczy? Po co to jest? To jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo głęboka. Chodzi o to, że obmycie rytualne, chociażby dłoni, nawiązuje do szczęśliwości ogrodu Eden. To jest dosyć niezwykłe, zaskakujące. Z ogrodu Eden, jak czytamy w Księdze Rodzaju, wypływały cztery rzeki. To było źródło życia faktycznie. Ta woda stamtąd wypływająca była źródłem życia. No wiadomo, gdzie jest woda, tam jest życie. Człowiek utracił poprzez grzech dostęp do tego ogrodu życia, do drzewa życia, także do tych pierwotnych źródeł wód życia. I dlatego wypędzony z ogrodu Eden po upadku, po grzechu, jest narażony wciąż na to, żeby mieć styczność z grzechem, a grzech to śmierć, więc żeby mieć styczność ze śmiercią. Te rytualne obmycia służą temu, że człowiek, który jakoś otarł się o śmierć, czy otarł się o grzech, bo jeżeli ktoś zrobił coś złego, albo jeżeli dotknął na przykład krwi, nawet ranny człowiek, albo kobieta, której ustała menstruacja, też miała do czynienia z krwią, albo w nocy, kiedy się obudził rano po nocnym śnie, a śnie jest bratem śmierci, to żeby te śmierci zmyć z siebie, żeby niejako wrócić do źródeł życia, dokonywał tego rytualnego obmycia. Proszę zauważyć, że to wbrew temu, co często się mówi, nawet tłumacząc tę Ewangelię, to nie jest tylko taki pusty rytuał, ale ma to głęboki sens. Natomiast pozostaje otwarte pytanie, dlaczego Jezus w takim razie dziwi się temu zdziwieniu czy oburzeniu faryzeusza. No dlatego, że Jezus przyszedł nas wziąć z powrotem, zaprowadzić, otworzyć przed nami te drzwi raju utraconego. To On jest teraz tym źródłem wody życia, tak będzie mówił przy spotkaniu z Samarytanką. Więc to obmycie dokonuje się przez chrzest w Chrystusie. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. To On jest tym źródłem życia. Już nie potrzeba nam wody, już nie trzeba nam udziału gdzieś tam zanurzeniu się w tych rzekach wypływających z ogrodu rajskiego, ale stała styczność z Jezusem przywraca nam życie. On jest życiem, tak? Bo to obmycie rytualne to w gruncie rzeczy oznacza powrót do życia. Otarłeś się o jakiś brud, o jakąś nieczystość, o jakąś śmierć. Teraz się obmywasz w wodzie, wracasz do życia.
Moi drodzy, w praktyce judaizmu dokonywano dwóch rodzajów obmyć, takich częściowych, no, najczęściej dłoni, oraz takich całościowych, że człowiek się zanurzał. Na przykład kobieta zanurzała się po połogu, czy hasydzi na przykład codziennie rano przed modlitwą się zanurzają. Przeciętni pobożni Żydzi obmywają sobie tylko ręce przed rozpoczęciem modlitwy. Jest taki fajny rytuał zanurzenia towarzyszący zwłaszcza kobietom. To zanurzenie całkowite musi dokonać się w mykwie. Mykwa to jest taki zbiornik wody bieżącej albo deszczowej, ewentualnie może tam być jeszcze woda z wodociągu, ale musi być pół na pół. Robi się często takie zbiorniki na zasadzie naczyń połączonych, żeby było porówno wody jakiejś tam źródlanej i chociażby wody z wodociągu. Przeciętnie mykwa musi mieć około przynajmniej 270 litrów. To musi być taki zbiornik, żeby człowiek mógł wejść, nawet gdzieś tam schylić się, przykucnąć i zanurzyć się całkowicie, nie dotykając ścian. Tyle tej wody tam powinno być. No jest taki fajny rytuał przed zaślubinami, że kobieta, która wychodzi za mąż, też przed ceremonią ślubną powinna się zanurzyć w mykwie, czyli obmyć już nie ręce, ale cała zupełnie. No i jest takie przekonanie, że to, co czy ten, kogo pierwszego zobaczy po wyjściu z mykwy, niejako determinuje przyszłość jej dziecka. Tak nieraz straszono, mówiono, że jeżeli kobieta zobaczy psa, to jej dziecko będzie brzydkie, a jeżeli osła, to będzie głupie. Przepraszam za wyrażenie. No a jeżeli kogoś, nie wiem, mądrego czy pięknego, to jej dziecko będzie piękne czy mądre. No i nawet opowiadają, że był taki rabin, rabbi Johanan gdzieś w Palestynie, który jak tylko miał wolną chwilę, to wiecie co robił? Siedział przed wejściem do mykwy, żeby te dziewczyny, które wychodzą z mykwy i udają się na ceremonię zaślubin, żeby pierwsze zobaczyły jego, żeby były ucieszone i niezestresowane, że pierwszy, kogo zobaczyły, to był reb Johanan, no i wobec tego ich dzieci będą tak samo mądre i święte jak ten rabin. To tyle w kwestii żydowskich obmyć rytualnych. Oczywiście bardzo skrótowo, ale myślę, że trochę również to, co powiedziałem, rozjaśnia nam całą kwestię tych obmyć rytualnych, że one wcale nie są takie tylko i wyłącznie ceremonialne, że nie są tylko jakimś pustym zwyczajem. No i właśnie Jezus dlatego nie przywiązuje dla nich wagi, że to On jest tym źródłem prawdziwej, oczyszczającej, dającej życie wody.